Hej, witam Was serdecznie na portalu wideotesty.pl. Mam na imię Mateusz i dziś będzie w końcu porównanie. Będzie to porównanie Sony Xperia Z1 z Samsungiem Galaxy S4. Zapraszam do oglądania. Rozpoczynając nasz test, oczywiście uruchomimy urządzenia, bo one są aktualnie teraz wyłączone. Więc może je włączmy. I zobaczymy, który już na początek szybciej się włączy, który będzie szybciej gotowy do pracy. OK, Samsunga S4 i 9505 już mamy. No i Xperia Z jeszcze się uruchamia. Dokładnie. I w tej chwili już się uruchomiła. Jak zawsze nasze porównanie będzie odbywało się w postaci benchmarków. Będą to 3 benchmarki, Quadrant, Antutu i 3D Mark. Dołożymy do tego jeszcze normalne strony internetowe, jak one się otwierają, chociaż przy takich smartfonach jak Z-ka czy S4, no to absolutnie tu właściwie żadnego jakiegoś wielkiego znaczenia nie będzie miało, no bo ponieważ to są, można powiedzieć, najlepsze aktualnie produkowane smartfony na świecie. Więc może zacznijmy od benchmarku Quadrant. No i pełny benchmark, no i zaczynamy. Jeżeli chodzi o procesory, mamy tutaj w tych dwóch smartfonach czterorodzeniowe jednostki, z tym, że w S4 mamy już niestety troszeczkę ten starszy typ Snapdragona 600, w Xperia Z1 mamy tutaj Snapdragona 800 o taksowaniu dokładnie 2,2 GHz, a w Samsungu Galaxy S4 1,9 GHz. 2 GB RAM-u dostępne w tych dwóch urządzeniach. Poprzednio mówiłem o Xperia Z1, recenzowałem ją niemalże równocześnie. Dokładnie. I Sony Xperia Z1 20 465 punktów. Taki wynik osiągnęła nasza Xperia, a Samsung Galaxy S4 12 500 dokładnie punktów, więc można powiedzieć, no tutaj Xperia Z zdecydowanie wygrała. No i też nie ma się jakoś specjalnie czemu dziwić. To też można powiedzieć, nie jest taki zupełny pojedynek, który lepszy, ale jak dużo się też zmieniło na przestrzeni tych kilku miesięcy, no bo trzeba przyznać, że Z-ka swoją premierę na dobrą sprawę miała we wrześniu bieżącego roku. Jeżeli chodzi o Samsunga Galaxy S4, to był czerwiec, dokładnie tak, to był marzec, przepraszam, w czerwcu była sama premiera, ale w marcu już można powiedzieć, że oficjalnie został zapowiedziany. Ok, przejdźmy dalej, nie będziemy killować tutaj aplikacji, albo będziemy, nie będziemy też jakoś specjalnie wypaczać tych wyników. Dalej mamy benchmark Quadrant. Jeżeli chodzi o procesor graficzny, w Galaxy S4 mamy Adreno 320, w Xperia Z 330. Jak widzicie, benchmark Quadrant równo niejako się zakończył w tych dwóch urządzeniach. No ale może zobaczmy, jak w Antutu. Też mamy tutaj już 8%, czyli tu i tu. Ekrany. Na tym najbardziej mi zależało, jeżeli chodzi o porównanie. Tutaj mamy Xperia Z1 z ekranem Triluminus. Trudno powiedzieć, czy jest lepszy, czy gorszy. Widać troszeczkę różnicę. W Samsungu Galaxy S4 oczywiście mamy ekran Super AMOLEDowy. Wszystko w rozdzielczości Full HD. 1920x1080 pikseli. No i zobaczmy, jak przedstawiają się wyniki w tym benchmarku. Następny benchmark to będzie benchmark po raz pierwszy raz na wideotestach 3D Mark.
bardzo wymagający, bardzo wymagająca aplikacja graficzna. No i tam też zobaczymy, jak te wyniki będą się przedstawiały. Ale tymczasem nasze smartfony jeszcze działają. Cały czas widzimy procentowo równo po 57%. To też jest zależne od właśnie mocy urządzenia. Słabsze urządzenie, wiadomo, ciężej im to idzie. Przy okazji może sobie też porozmawiam jeszcze o samym wyglądzie. Tutaj no, Xperia Z no, zdecydowanie króluje. Świetna szklana, odporna na kurz, wodę obudowa. Jednak chyba ładniejszy wydaje mi się, że Samsung Galaxy S4. Już dawno go nie miałem w rękach. Co prawda plastikowa obudowa. Bardzo duża ta Xperia się wydaje przy właśnie S4. Takie jest moje zdanie. No i też możecie zobaczyć tutaj te kolory mniej więcej jak wyglądają. Czy faktycznie Super AMOLEDowy różni się właśnie od tego wynalazku Sony? Wydaje mi się, że tak. Chyba jednak w tej S4 te barwy są zdecydowanie lepsze. Te posągi są niebieskie. W Xperii Z1 są białe. No i zaraz będziemy mieli końcówkę testu. No i już tutaj mamy dokładnie Sony Xperia Z1 34951 punktów. Kosmiczny wynik tego telefonu. Samsung Galaxy S4 27950 punktów. Również bardzo, bardzo dobry wynik. Pokonuje HTC One. No i Note 2 i tą Z-kę, ale aktualnie Z1. No myślę, że do czasu Note 3 chętnie bym sparował Z1 z Note 3. Może będę też miał taką okazję. Ok. No i przejdźmy do ostatniego benchmarku. Tutaj nie będę jakoś tam specjalnie mówił, bo już też jakoś tam nie ma o czym. Może przyspieszę to po prostu. Zrobimy ostatni test. No i też widzicie w benchmarku właśnie 3D Mark też te kolory. Nie wiem, czy dokładnie zwróciliście uwagę. Tutaj mamy pomarańcz, a tutaj mamy po prostu te ikonki żółte. Cena urządzenia też, no za Xperia Z1 niestety aktualnie musimy zapłacić ponad 2500 zł. Jeżeli chodzi o S4, to już 2 i poniżej te ceny już powoli maleją. No i trzeba było też troszeczkę czekać na odpowiedź, można powiedzieć, Sony do tych dwóch najlepszych. No wiadomo, że teraz ponownie wchodzi następna generacja tych smartfonów. Poprzednio mieliśmy One, S4 i Z-kę. Teraz mi się wydaje, że właśnie będziemy mieli Z1. Właśnie mamy Z1, Note 3. No i zobaczymy, co HTC tak na dobrą sprawę nam pokaże, jeżeli chodzi o taki normalny telefon. Dokładnie. I wynik Xperia Z1 mamy 17479 punktów. S4 jeszcze pracuje. Może przyjrzyjmy się dokładnym wynikom. No Note 3 tutaj wydaje się najlepszy, 17094 punkty. Potem Z Ultra, czyli Z1 wydaje się lepsza niż Z Ultra. Zobaczymy, jak Samsung Galaxy S4. No i zobaczymy, jak po update'ach. No przede wszystkim wszyscy czekają na update do Androida 4, a S4 10 268 punktów, czyli tutaj no faktycznie przepaść. No i otwarcie trzeba przyznać, że raczej w granicach 30-40% mamy lepszą wydajność w Samsungu Galaxy, przepraszam, w Sony Xperia Z niż w Samsungu Galaxy S4. No to jest niejako pół roku różnicy od premiery. Ok. No i przejdźmy może sobie do internetu. Wejdźmy sobie na stronę
Videotesty.pl. Żebym jeszcze dobrze wpisał. Okej. No i let's go. No może darujmy sobie te wpisywanie. Przejdźmy do jakiegoś normalnego linka. No i widzicie, niby właśnie jeszcze w tej Z-ce ten nowy ekran, ale jednak AMOLEDowy. No sami zobaczcie. Jest nadal lepszy. Czyli jeszcze Sony ma coś do poprawienia w tym ekranie. Niech próbują. No, Xperia Z. Cofnijmy się. Ponownie Sony Xperia Z. No i jeszcze jeden link. I ponownie Sony Xperia Z, więc dla tych można powiedzieć niedowiarków, którzy mówili, że już nic nie da się udoskonalić w smartfonach, jeżeli chodzi o szybkość, że S4 jest absolutnie najszybszym smartfonem, no i chyba szybszy nie może być, no to jednak o ten jeden ułamek sekundy. I to też nie często się zdarza, niekiedy tam źle kliknę i tak dalej, ale tutaj było widać, że Sony Xperia Z w trzech osobnych linkach spokojnie wygrała. No i to by było chyba w sumie na tyle, nie będziemy dalej testować, widzimy, który lepszy smartfon, zdecydowanie Sony Xperia Z. Tak jak powiedziałem, pół roku, niecałe pół roku różnicy między tymi dwoma generacjami, nowe procesory, nowa jednostka, jeżeli chodzi o jednostki Qualcomma. Wszystko inne, oprócz ekranu, niestety, czy właściwie jest, trudno powiedzieć, czy niestety, ale przemawia właśnie na korzyść Xperii Z. Samsung Galaxy S4 to nadal jest rewelacyjny smartfon, wart polecenia, no ale królem jest aktualnie Sony Xperia Z1. Dzięki za oglądanie. Zapraszam na portal wideotesty.pl. Podsumowanie recenzji, podsumowanie, porównania. Subskrybujcie kanał, komentujcie. No i do następnego razu. Trzymajcie się, hej!